No. Piec przeróbka z tym wkładem. O, 78, on tu nie do, ma zadane 55, ale on dobije tu nawet do 80 paru. A niech dobije. Ja wam pokażę. Jak tutaj niektórzy myślą, że o, ci się komin zakopci. Jak? Proszę bardzo. Otworzyłem tu właz, gdzie jest komin. W ogóle go nie czyszczę. Powiem tylko, że jak miałem na samym ekogroszku jechałem. Zobaczcie. Siwiutki taki. Widzicie? Siwy nalot. Się normalnie wszystko wypala. Nie będę ściągał teraz tej klapy, bo ona jest cholernie gorąca. I on tu hakiem, on tu nawet widać żar. Że się też. Muszę świecić latarką, bo. Bo ten. No to zaraz przymykam, bo tu czat idzie, nie? Nie chcę się zatruć. W każdym razie. O, widzicie. Gdzie tu widzicie smołę? Owszem, tu za klapą, z tej strony smoła jest. Ale w środku tam jest wszystko czyste, wypalone. Ja teraz wam pokażę poniżej. Tylko tutaj mimo wszystko to leci, mimo wszystko z drewna, z węgla to leci czad, nie dwutlenek węgla. Zobaczcie, jaka reakcja. Tu jak chodzi na dole ten palnik, to ten ruszt czerwony się robi dołem. Normalnie czerwony i wtedy tu jak w hucie, kurde, jest. Takie spalanie tego drewna, nie? Nawet jak mokre drewno wrzucam, to moment wysycha, ale to na momencie, nie? Aż syczy tam para, to wszystko chyba wchodzi w reakcję z tym ogniem. Aż idzie normalnie jak w kotle. Bo właśnie zespół, że jest węgiel z drewnem, nie? Tylko, że oczywiście drewno jest oddzielnie, węgiel oddzielnie, nie? Aha, i co jeszcze zauważyłem? Taki myk. Że drzwiczki muszą być rozszczelnione, nie? Właśnie o, tu faktycznie jest widać tą szparę. O. One muszą być faktycznie, nie może być zamknięte, bo faktycznie dochodzi do przyduszenia się i wtedy ten dym leci, ten ogień leci za bardzo taki, ten dym leci za bardzo. Tu tylko faktycznie przydałaby się po prostu zamiast drzwiczek jakaś klapa, z regulowanym drugim nadmuchem powietrza. To faktycznie by się przydało, nie? W ogóle cały taki element, taki przyrząd, żeby tam mieszał ten dym razem z tymi spalinami, no. A tu już mam zasyfione, nie? Tu faktycznie muszę po prostu sprzątnąć, nie? Ale sami widzicie, ja wokół tego pieca za dużo nie chodzę, w sensie tak jak miałem z ekogroszkiem, tylko ekogroszkiem paliłem, to ja musiałem go czyścić tutaj co i rusz, o. Zobaczcie, jaki ruszt jest gorący. O, zgaszę światło. To będzie widać. O, widzicie? No teraz on nie, ale jak tu jeszcze się pali ten palnik węglowy, to ruszt jest normalnie aż pomarańczowy. I cały zeszły sezon to jest zwykły kątownik, szóstka grubość ścianki. Piątka albo szóstka, chyba szóstka, 6 mm. Normalnie, no i tu właśnie przez to, że ten, ta dylatacja, ten odstęp, nie, to też jest, nie poci się, tak, bo ten, to drewno nie dotyka bezpośrednio płaszczu wodnego, nie, a więc nie musi być ta woda w tym płaszczu wodnym taka gorąca, żeby się nie skraplała rosa, nie. No tutaj będę musiał już popiół jutro wyczyścić, bo jest faktycznie zawalony. Trzeba będzie. To się będą się właśnie, no tutaj, tu widzicie, takie rozszczelnianie na czuja. To jest takie, o, to jest takie trochę na czuja wszystko, nie? To właśnie tu powinny być jakieś też klapki, żeby to można było lepiej kontrolować. Czyli tutaj te dwa włazy musiałbym po prostu wymienić. Oryginalne po prostu wyciągnąć, tu są zawiasy takie, że się je wybija. I wstawić takie dorobione władzy z jakimiś regulowanymi cugami powietrza, nie? Żeby tutaj te cugi domykały się, otwierały w zależności od potrzeb, nie? Bo na pewno teraz by się przydało, żeby troszeczkę się domknęło, a w momencie, kiedy ta temperatura tutaj by zaczęła spadać, o, teraz będzie mi to światło walić, to niestety nie mogę. Kiedy tutaj ta temperatura będzie spadać, już zaraz będzie 80.
Ono dojdzie nawet do 80, tam nawet do 90 czasami dochodzi, nie? To jest potem reakcja jak w hucie, nie? Róż to się mówi, czerwona robi i no reakcja po prostu. Środowisko spalania, przez to, że to drewno nie dotyka, tu akurat musiałem sobie teraz dmuchawę włączyć, wyciąg, bo syna przy takim spalaniu to jest na czat. Tu jest po prostu przez to, że to drewno w miarę nie dotyka płaszczu wodnego, tylko jest w tym koszu, no te górne bale tam lekko gdzieś tam dotykają, to jest taka reakcja trochę jak w kominku, że po prostu to się wszystko, całe to środowisko, gdzie jest palenisko, się bardzo mocno nagrzewa. I to wszystko powoduje wręcz efekt ten jonizacyjny, nie? Bo przy jakiejś tam wysokiej już temperaturze, znaczy ogień to w ogóle to jest jakiś tam jeden z rodzajów plazmy, czyli rodzaj energii, rodzaj zachowania się energii. Ale właśnie jeszcze kiedy środowisko wokół tego ognia jest takie w wysokiej temperaturze, to wtedy zaczyna się jonizować powietrze i takie tam inne reakcje są, nie? To akurat wiem z fizyki, z chemii. No a więc nawet jeszcze myślałem kiedyś, żeby taki tutaj na ten wkład, taką nakładkę do góry zrobić. Tu oczywiście z takim wybraniem z przodu i możliwe, że coś takiego zrobię, żeby nawet tutaj po bokach też były jednak te pręty, nie? Żeby cały czas ta struga gorącego powietrza właśnie tak możliwe, żeby było lepiej, nie? Nie jestem tego tak pewny, ale możliwe, żeby było lepiej. Tylko że zawsze trochę mniej miejsca, nie? To jednak kłody sobie swobodnie wrzucę i już nie ma takiego ograniczenia przestrzeni. A zawsze taki wkład mi ograniczy trochę tę przestrzeń, że tak. Ja będę może kolejny wkład robił z tymi właśnie kanałami powietrznymi. Będę tam miał ewentualnie czas na takie eksperymenty, to bo chcę zrobić taki drugi wkład, który ma być podłączony do prądu i on będzie całkowicie tutaj częściowo z ceramiki zrobiony, żeby był odizolowany, żeby nie było przebicia i ma być właśnie zastosowanie prądu elektrycznego w spalaniu, właśnie żeby tą jonizację wytworzyć taką spotęgowaną. No dobra, to wszystko, to co właśnie chciałem wam tylko pokazać, co tutaj. O, widzicie, już jest 81. I on tu dobije mi do 90, nie? Leciutko. Tu już jak jest tak rozpalone, to ja często trociny sypię, nie? Ja mam jedną rękę zajętą, to już nie chce mi się tutaj. No ale w każdym razie, o. I tutaj niektórzy gadają, że jest. Upie ci komi się wszystko, ci się zamoli, zasmoli. Zobaczcie, jak się wypala wszystko. Siwy taki się robi. Ta sadza, owszem, co się zgromadzi, ale to się od razu zostanie tylko taką. To jest coś jak w dieslu jest ten cykl wypalania DPF-u. To jest tak, można porównać. To jest takie same zjawisko się tutaj. Takie same zjawisko się tutaj mniej więcej teraz robi, nie? Tylko, że nie wskazane, jak jest tak palone, żeby otwierać ten górny, bo no czat leci, nie? Czat jest trujący. No dobra. To właśnie chciałem wam pokazać. By było wszystko, nie? Tak, niektórzy właśnie tu zaczęli w komentarzach, że jo, 1, 2, 3 lata i będę miał tak zasyfiały komin, wszystko zasyfiałe, że się nie pozbieram, nie? Ja tak się z tą opinią do końca nie zgadzam, bo już drugi sezon palę w ten sposób i powiem, jak samym drewnem paliłem, było gorzej, więcej smoliło, nie? A jak palę w zespół drewnem i węglem, to jest super, to jest bajka, nie? I mniej latania, i lepiej temperatura utrzymana, wszystko jest po prostu lepiej. No dobra, to wszystko, na razie, cześć.